No tak, byliśmy blisko. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie pod względem taktycznym, no ale nie udało się. Tracimy 3 punkty, ale musimy się wziąć do roboty, wyciągnąć wnioski z tego spotkania i już za pół roku w kolejnej rundzie dać się wszystko i nie popełnić tych błędów i awansować. Na stałego turnieju jako drużyna jesteście zadowoleni, bo jednak czy będziecie patrzeć na niego przez pryzmat właśnie tego meczu takiego tutaj z głównym waszym rywalem Holandią? Myślę, że może powinniśmy być zadowoleni, bo swój cel minimum osiągnęliśmy, w którym był awans do kolejnej rundy. Nie udało się zdobyć kompletu punktów, ale myślę, że to spotkanie dużo nam da pod względem takim szkoleniowym, dzięki któremu możemy wyciągnąć wnioski. Myślę, że dużo z tego meczu się nauczyliśmy i w następnych meczach to zaprezentuję. To jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że musieli się wziąć do roboty. To chodzi pewnie o robotę głównie w klubach, tak? Bo spotykacie się tutaj z kadrą głównie na zgrupowaniach. Rozumiem, przed takimi turniejami, przed jakimiś może meczami towarzyskimi na krótkich, a głównie praca w klubach, prawda? No tak, tutaj praktycznie przyjeżdżamy tylko grać mecze, więc główna praca odbywana jest w klubach, więc tam musimy jak najwięcej pracować. I myślę, że jeżeli ta praca będzie, to wszystko zaprezentuję też w kadrze.